właśnie nagrywam dla Was klip, że udało mi się wyrobić wcześniej, mam czas do Was pogadać, ale zdążyłam się zepsuć kartę pamięci. Więc teraz jest już 3 po 7 i ja lecę, mam na 8 zajęcia. Odezwę się może w trakcie, na pewno po szkole, bo idę na lunch z moimi koleżankami. Także zabieram Was ze sobą, a potem opowiadam Wam o moich ukochanych restauracjach i miejscach wegańskich w Madrycie. Także czekajcie, a ja idę podbić mrok. Gdyby mi ktoś nie wierzył, to jest okno w łazience. Tak wygląda niebo. 7 rano. Zima. Nie wiem, czemu kiedy zaczynam nagrywać, zawsze są jakieś dziwne dźwięki w tle. W każdym razie ja jestem w szkole, miałam teraz godzinę przerwy, rozmawiałam sobie tam przez telefon, odrobiłam parę zajęć z chińskiego i plan był taki, żeby poczytać, bo mówiłam wam, jestem bardzo zmotywowana, ale nic mi z tego nie wyszło. Teraz mam przerwę, jeszcze 10 minut, więc zjem sobie jabłko, a po zajęciach, czyli o 14:00 lecę z dziewczynami z klasy na lunch do super miejsca, żeby nie mogła się czekać, aż po pierwsze je odwiedzę, po drugie aż wam je pokażę, bo słyszałam o nim bardzo, bardzo dużo. Ma sporo wegańskich opcji, w ogóle sama idea tego miejsca i tego, jak fundowana jest karta, jest naprawdę świetna, a potem pomyśl o innych restauracjach, także trzymajcie się i my widzimy się po szkole. Kto mnie zatem wie, że nie robi tych zmian planów? Jak widać, jestem w domu. Jest przed 15:00 i moje korzenie coś wypadło, także nic z planów. Cieszę się o tyle, że mogę czytać, a potem wychodzimy z Julką i tak się spotkać ze znajomym wieczorem. Także mam trochę więcej czasu w domu. Szłam strasznie szybko z dworca, więc jestem zgrzana. Zrobię sobie teraz jakąś przekąsko lunch i pokażę wam, bo mam bardzo fajny pomysł na domowy tip. Także chodźcie ze mną do kuchni. Mam wrażenie, że to jest strasznie ciężko. Często powtarzam, chodźcie ze mną do kuchni. No to chodźcie ze mną do kuchni. Otóż postanowiłam zrobić improwizowany hummus, ponieważ mamy blender. Julka ma hummus z wczoraj, a ja mam trochę wafli, ale hummusu nie posiadam. I będzie improwizowany, ponieważ użyję do tego białej fasoli, bo mamy starą białą fasolę w puszce, w słoiku, w lodówce. Mam wszystkie inne składniki, czyli tahini, cytrynę, czosnek, sól, pieprz, oliwę z oliwek, także wszystko połączę tutaj i mam nadzieję, że wyjdzie pycha. Także zacznę od tego, że dobrze przecedzę, przepłuczę fasolę, ponieważ jak wiadomo, wtedy jest ona lepiej przez nasz organizm przyswajana, w sensie nie powoduje wzdęć i jest lepiej trawna, lżej trawna. Dobra kochani, zaczynamy. Ten kąt może nie jest najbardziej odpowiedni, ale wrzucam moje fasolki, następnie lecimy z tahini i w sumie nie wiem ile, ale dam łyżkę, może jeszcze odrobinę, do tego ząbek czosnku, łyżka oliwy, sok z cytryny, tak powiedzmy połowa połówki, czyli tak ćwiartka cytryny, sól, odrobina pieprzu, chociaż w moim przypadku nie ma czegoś takiego jak odrobina pieprzu. Trochę to zamieszam, żeby... Dobra, nie ma czasu na zwłokę, zamykamy. Muszę chyba wlać troszeczkę wody. Tadam! Po mieszaniu, dodaniu odrobinki wody i naprawdę blendowaniu przez długi czas udało się. Także przekładam do pojemniczka i hummus gotowy. Ja dodałam sól, pieprz i cytrynę. Jest naprawdę prima sort. Także to będzie moje dzisiejszy taki lunchik, przekąska. W sumie strasznie dużo go wyszło. Także dobrze wiedzieć, że z takiej jednej czwartej, jednej trzeciej słoika można całkiem sporo hummusu zrobić. Jeszcze oczywiście będę ten przepis dopracowywać i mówiąc o hummusie, bardzo chcę się wybrać do miejsca, które się nazywa Hummuseria tutaj w Madrycie i możliwe, że w tym tygodniu się wybierzemy z dziewczynami, bo taki był plan. W każdym razie, tak jak mówię, zmienił się dzisiejszy plan i o, przyszła Julka. Cześć! Akurat nagrywam.
Mak? O, brzeg ciemno. Czego słuchasz? Malibu. Tak jak wczoraj jestem sobie na dworze, tylko słuchajcie, tym razem nie mam płaszcza na sobie. Dlatego, że stwierdziłam, już jest wystarczająco ciepło, żeby siedzieć w mojej golfowej sukience. W każdym razie dzisiaj miałam powiedzieć wam o moich ulubionych restauracjach w Madrycie. I idealnie byłoby właśnie iść też przy okazji do restauracji, ale stwierdziłam, że trudno. Opowiem mimo wszystko, bo już zapowiadałam wczoraj i dzisiaj, więc nie będę nagle zmieniać motywu przewodniego. Także zacznijmy może od kawiarni. Są dwie kawiarnie, które wam serdecznie polecam. Jest to Hanso Cafe oraz Toma Cafe. Hanso jest moim pierwszym odkryciem takich specialty coffee. Mówię tutaj o kawiarniach takich w stylu, jak to mówię, brytyjskim, właśnie specialty coffee, gdzie pracują prawdziwi bariści. To jest ten taki dosyć młody nurt, modny nurt kawowy, gdzie ta kawa nie jest jakoś szczególnie długo palona, ale dodawane są różne do niej aromaty. Bardzo ważny jest proces ekstrakcji espresso, mleko, oczywiście mają wszystkie roślinne opcje, także jeśli chodzi o smak kawy, to bardziej chyba smakuje mi ta w Tomie, ale to jest fajne w Hanso, słuchajcie, że mają domowe mleko sojowe. Jeżeli chodzi o przekąski, to i tu są tosty z awokado wegańskie, ale jest jakaś taka super fajna kanapka w Tomie, którą muszę wypróbować. Generalnie wnętrza są bardzo fajne, takie ofowe, właśnie kojarzące mi się z łodzią, także te kafejki naprawdę, naprawdę uwielbiam. Właśnie włączył się boiler! Następnie, jeżeli chodzi o śniadania, to na ten moment polecam Ryan Vegano, o którym też mówiłam już w vlogach, czyli restaurację, która robi super śniadania wegańskie. Mamy tam kanapkę z bekonem, czyli z tempehu, z tapucznicą, z serem, na domowym chlebie. Mamy super tost z awokado i szynką, taką a la tutaj hamon, taką a la surową. Mamy pancake'i, oczywiście też mają w ogóle dużo ciast i bardzo dużo takich opcji typu domowy chleb z różnymi pastami. Ten domowy chleb jest naprawdę genialny, ale też mają właśnie dużą ofertę ciast, także to też polecam. Mam tutaj sobie przygotowałam nawet listę tych wszystkich rzeczy. Następnie, jeżeli macie ochotę iść na pizzę, to koniecznie Pura Vida. Genialna domowa pizza z domowym wegańskim serem, też mówiłyśmy o tym wielokrotnie. Kolejna rzecz, nasze nowe odkrycie, to jest zamawianie sobie indyjskiego jedzenia, które jest moją tradycją edynburską. I restauracja, z której zamawiałyśmy już dwa razy, to jest Shipla, tutaj w okolicach Lava Pies. I to jest restauracja, tak jak mówię, indyjska i zamawiamy sobie przez Deliveroo. Ja zawsze biorę albo kalafiora z ziemniakami, albo ziemniaki ze szpinakiem. Ewentualnie okra w sensie pomidorowym, no i do tego aromatyczny ryż, jakiś tam zasmażony z czymś albo nie. Także, a i samosy i pakory, także też wam to polecam. No i ceny są po prostu genialne, bo chyba za 6 euro, czy 6 albo 7 euro jest tona ryżu i tona drugiego dania. Także naprawdę, naprawdę polecam, że się opłaca zapłacić za przejazd, za transport, za dowóz, za dowóz. Kolejne miejsce, które jest warte odwiedzenia, jeżeli chodzi o weganizm, jest Bistro Levels koło Retiro, które jest na pewno czymś nieco bardziej eleganckim. To jest taka restauracja naprawdę na poziomie i naprawdę droga, bo dania główne to jest około 13-15 euro. I nie wiem, czy pamiętacie z filmiku, w którym przyjechał mój brat, byłyśmy z Julką tam właśnie na wytrawnych naleśnikach z mokrej ciecierzycy z nadzieniem takim porowo-grzybowym w sosie śmietanowo-czosnkowym. Coś absolutnie genialnego. Także to konkretne danie polecam wam bardzo, tylko że to jest już, tak jak mówię, bardziej w tym wyższym pułapie cenowym, ale w ogóle nie wiem, czy się jakoś głupio nie odbija światło w moich okularach. W każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to to, że tam mamy dużo też opcji raw, z tego co wiem, czego ja nie jestem jakąś szczególną fanką, czyli surowe jedzenie. Następne miejsce, które jest warte odwiedzenia, to jest Mercado de San Miguel, gdzie jest jedzenie tradycyjne hiszpańskie, ale nie tylko. Jest też dużo owoców morza, jest też sushi i są jakieś tam takie południowoamerykańskie potrawy, ale jeżeli chodzi o tapas, to jest to absolutne miejsce, do którego warto iść, ponieważ budynek jest tak przepiękny i cała atmosfera właśnie tego jedzenia, stojąc przy stołkach barowych, właśnie kupując sobie trochę stąd, próbując różnych rzeczy, przy lampce wina, naprawdę ma swój urok, tylko tak jak mówię, ceny też są znacznie wyższe. Miejsce, o którym mówiłam w ulubieńcach ostatnio, to jest sieciówka Tierra,
To jest meksykańska sieciówka, gdzie zawsze biorę sobie desnudo, czyli takiego bowla bez burrito, bez tortilli, w wersji wegańskiej, czyli z awokado i resztę dodatkowo można sobie dobrać, ale o tym mówiłam właśnie wtedy, także to polecam. Jest też taka fajna sieciówka, Tex-Mex, ona się chyba nazywa? Jakaś taka właśnie taco, ale to nie jest Taco Bell, jakaś właśnie z taco i też ma dosyć fajnego bowla meksykańskiego z chili i z awokado i z ryżem. I jeszcze jest japońska sieciówka, która ma fajne pokebowle, ale powiem szczerze, te rzeczy są dosyć drogie, bo to desnudo kosztuje chyba 5,95, to jest jeszcze ok, a te wszystkie pozostałe zaczynają się od 7-8 w przypadku pokebowla, także tutaj w ogóle ten film jest strasznie niezorganizowany, ale to w końcu są vlogmas, więc tylko wam mówię o moich ulubionych restauracjach. Zastanawiam się, czy jeszcze czegoś nie pomyliła, nie pominęłam. Celicioso to jest bardzo fajna bezglutenowa piekarnia, która zawsze ma wegańskie ciasta, wegańskie mafinki i ma też roślinne mleko, także ona jest taka naprawdę, naprawdę, jakby to powiedzieć, ma to ręce i nogi, tak? Bo czasami tak jest, że te ciasta wegańskie w niektórych knajpach to są takie, wiecie, troszeczkę eksperymentalne, a w tym przypadku to naprawdę jest na poziomie cukiernia. Mają też chleb bezglutenowy i mają też tosty z tym chlebem, który Julka jadła, też były bardzo smaczne, ale to wszystko jest strasznie słodkie, powiem wam. W każdym razie chcemy iść do hummuserii, ja bardzo... Kończy mi się pamięć na karcie, więc ja już kończę moje podsumowanie. Chciałam tylko na koniec dodać, że chcę iść bardzo do Honest Greens. To jest miejsce, do którego chciałam iść dzisiaj. A teraz lecę czytać i odezwę się za chwilę. Dobra, zmieniłam kartę, mam tutaj Julkę, która hummusuje. I chciałabym, żebyś powiedziała, teraz tak zwolnie na spontanie, jakie są twoje ulubione miejsca do jedzenia w Madrycie? Jakbyś miała tak po prostu, wiesz, out of the blue. Zdecydowanie Encomienda. A, ja tam nie byłam. A czy byłam tam z rodzicami, ale tam... Byliśmy tam na śniadanie. To śniadanie było fatalne, więc nie wiem... Moje śniadanie było fatalne. Moje śniadanie było bardzo dobre. Ale co tam polecasz? Co tam jest fajne? O, to ciasto było genialne. Ciasto było to było ciasto czekoladowe z pomarańczą i z tym takim jakby kremem? Połączenie czekolady z pomarańczą to jest moja ulubiona rzecz. Ono było przepyszne. Boże, myślę i... To śniadaniowe miejsce, oczywiście. To... Które nie pamiętam jak się... Od Ryan Vegano. Ryan Vegano, tak, to mówię. Ryan Vegano jest super. Pura Vida, oczywiście. Ale to już... Tak mówiłam też, ale dobrze, że właśnie... Bo jestem ciekawa właśnie, czy wymienisz to, co ja mówiłam. Jakie jest twoje ulubione miejsce, żeby iść po szkole na przykład? Po szkole? Tak sobie? Tak. No, Hanso? Ale to na kawę tylko. No ale tam też jakieś jadłaś tam tosty z awokado. Tost jest bardzo dobry. A jakieś desery? Albo jakieś takie... O! Te lody! Huerta de la Almería. Almería. Almería czy Almería? Ona jest chyba Almería. Huerta de Almería. W każdym razie tak. To trzeba super. Koniecznie dopisać. Lody z ciekłym azotem robione według własnych preferencji smakowych. Zarąbista sprawa. I oni też mają fajne rzeczy, jakieś takie sałatkowe, ale nigdy jakoś nas tam nie przywiało. Nie. No przecież oni mają cały swój sklepik z tymi wszystkimi różnymi owocami i takimi biorzeczami, jakimiś serami wegańskimi. Sara, te kulki, te kulki mięsne La Frombera, tak? Te kulki sojowe, to mięso sojowe, co było na tapapie jest. A. La Frombera i jeszcze było jedno brazylijskie... A to ty jeszcze było jedno brazylijskie miejsce, gdzie było ta yuca w kokosie z sosem pistaszkowym. Ta yuca była dobra, ale jakoś mnie nie podobała. Dla mnie, nie, dla mnie meatball... Ale dla mnie ta yuca była życiem. Nie, dla mnie ta kuleczka. Dobra, może znajdę tę nazwę tej... Ale dobrze. Plus nasza ulubiona... Żeby teraz zoomować. Nasza ulubiona restauracja nazywa się Lidl. Zbliża się, bo to się bardzo powoli zbliża. I jest bardzo korzystna cenowo. Myślę, nawet ile to kosztuje? I chyba 99 pensów. No powiem? Lidl jest życiem. Super. Tak? Cieszysz się? Bardzo się cieszę. Ja przygotowałam na kolację sałatkę ze wszystkim, co było w lodówce, czyli sałata, pomidory, awokado, korniszony i do tego dressing, którego bazą był hummus, dodałam trochę mleka, płatków drożdżowych i podprażone pestki dyni z dodatkiem przypraw, także taka oto improwizacja na wieczór. I tak wygląda nasz romantyczny piątkowy zestaw stołowy razem z Jurką, która wróciła do żywych. A w tyle nadal twoje urodziny. W ogóle musimy zrobić zdjęcie polaroidem. Nie mów wszystkim, to już nie wiem. Tak? Że robimy zdjęcie polaroidem. Myślałam, że... Dzień po moich urodzinach. A, no właśnie. Cicho!
Mówimy dobranoc.